Pan mieszka niedaleko Was, w miejscu, gdzie kiedyś był dworek, dobrze mówię, właścicieli kamienic i spotkanie mi właściwie jest po to, żebyśmy te wiadomości, które no niestety w większości nie są zapisane, ale gdzieś tam drzemią w Pana pamięci, żeby Pan nam tutaj podzielił się z nami wspomnieniami, żeby pokazał nam zdjęcia, prawdopodobnie nigdzie wcześniej nie publikowane. My jesteśmy grupą projektową, która tworzy projekt walki i tradycji narodowej z wolnością. A ponieważ bohaterem kamienickim jest Eustachy Chełmiński, którego portret tutaj uczniowie narysowali na podstawie jakichś wiadomości z internetu, bo Pan Chełmiński znajduje się na naszym cmentarzu kamienickim i był spokrewniony z właścicielami kamienic, ponieważ jego córka wyszła za mąża Mieleckiego, co też sami doszliście na podstawie poszukiwań. No to my tak sobie pomyśleliśmy, że pańska rodzina, która jest właścicielem dóbr, jakiegoś tam resztki dóbr po Mieleckich, no byłoby tutaj wspomnienie pana byłoby fajnym takim uzupełnieniem naszej wiedzy o tym bohaterze, o przyszłości miejsca. Dlatego pozwolimy sobie zaprosić. Dziękuję bardzo. To już nie będę się przedstawiał, powiem tylko, że pochodzę z tych stron, że chodziłem do tej szkoły podstawowej, tak nawet byłem zaskoczony, że nie tak wiele się zmieniło. Układ klas, wszystko jest taki sam, nawet mógł sobie przypominać, do której klasie powiedzmy siedziałem jako uczeń. Dawno już czasem, bo to były lata 60., więc już ubiegłego wieku oczywiście. Zaraz lata 60. już tak, to są bardzo odległe, dla mnie to jeszcze nie tak bardzo dawne wspomnienie. Poproszony zostałem o to, żeby bardziej skupić się na tej bardziej współczesnej historii miejsca, w którym lud mielecki zamieszkiwał jakiś czas. Dlatego owszem, nawiążę do historii, z tego co się zorientowałem, już dość dokładnie znacie historię Eustachego Chełmińskiego i rodziny mieleckich, dlatego tylko w nawiązaniu będę o tych sprawach mówił, natomiast więcej czasu poświęcę na mówienie, jak się stało, że moja rodzina zamieszkała tutaj, jak to wyglądało, jaka była historia taka jeszcze nie tak bardzo odległa, której elementy ja pamiętam jeszcze. Zacznę od dworku, którego już nie ma. Nie wiem, pewnie też nie pamiętacie, bo ten dworek istniał gdzieś do 2002 roku. Tu jeszcze takie malownicze w scenerii zimowej zdjęcie, które jeszcze pokazuje go w takiej dość ładnej krasie, aczkolwiek widzimy tam, że są duże zniszczenia, już jest zalewany dach, on był w bardzo opłakanym stanie. Dlatego po uzyskaniu zgody konserwatora, wcześniej musiałem, żeby tą zgodę uzyskać, musiałem zlecić ekspertyzę, z oficjalnej ekspertyzy tego dworku wynikało, że tylko 5% zasobów mogłoby pozostać, całą resztę należałoby rozebrać i zbudować od podstaw. Ponieważ byłby to ogromny dom, ogromny dwór, który miałby w granicach 600 metrów kwadratowych, coś takiego, ani mnie nie było stać na wybudowanie tak dużego domu, ani po prostu nie było większego sensu. Ja się wychowałem w tym domu, całe tu się urodziłem, w tym domu mieszkałem, także znam go bardzo dokładnie. Dom był wybudowany na początku XIX wieku, czyli gdzieś tam lata 1900. Prawdopodobnie to taka była ekspertyza na podstawie cegły, z jakiej był zbudowany. Ekspert ocenił, że gdzieś ten konkretny worek wybudowany był na początku XIX wieku. No i niewiele tam się zmieniło do czasu mojego zamieszkiwania w tym domu, to znaczy nie było kanalizacji, nie było centralnego ogrzewania, to były urządzenia nieznane w XIX wieku, stąd mieszkało się tam bardzo trudno w tym domu. Zresztą zamieszkiwaliśmy tylko małą część, nawet nie połowę tego domu, to jest ta część tutaj, gdzie okna są zasłonięte okiennicami, natomiast cała reszta domu stanowiła częściowo przechowanie dla owoców, dla jabłek. W tym czasie był tam dość pokaźny sad, który wymagał jakichś pomieszczeń, gdzie te jabłka będą gromadzone. Także duża część tego domu nie była w ogóle zamieszkiwana, nie stanowiła pomieszczeń mieszkalnych.
Także po uzyskaniu zgody w 2002 roku człowiek został to już ja się tym zajmowałem, rozebrałem to właściwie własnymi rękoma. Na koniec tam w drugiej części tej prezentacji pokażę pewne etapy rozbioru tego dworu. Natomiast skąd się to wzięło w posiadaniu mojej rodziny? Gdzieś tam w zasobach archiwalnych rodziny znajduje się dokument, na podstawie którego to mój dziadek w roku, akurat ten akt został spisany w 1927 roku, a już mój dziadek ze swoją rodziną osiadł w tym miejscu w 1926 roku. I na podstawie takiej umowy dzierżawnej, bardzo, bardzo szczegółowo opisania, tylko pokazuję na tych przedmiotach tylko początek tej umowy i koniec tej umowy. W każdym razie widzimy, że stronami tej umowy była Teresa Mielęcka, zaraz powiem, na czym to polegało, i mój dziadek Piotr Ratajczyk. Została właśnie spisana umowa wtedy na 8 lat, czyli do 1935 roku. Bardzo szczegółowa, dzisiaj jakbyśmy czytali, to czasami śmieszna, bo jest tak szczegółowo wszystko opisane, co ze strony dziadka ma być w ramach tej dzierżawy, jakie usługi mają być świadczone, więc dzisiaj to troszeczkę tak, powiedzmy, anegdotycznie się czyta. Natomiast tak, na końcu umowy były oficjalna pieczątka urzędowa i podpisy mojego dziadka Piotra Radajczyka i Teresy Mielęckiej. I teraz co do stopy. W tym czasie, czyli w 1927 roku, jedynymi mieszkankami już tego dworku i ostatnimi członkami rodziny Mielęckich były panny Helena i Teresa Mielęcka. Oficjalną właścicielką była Teresa Mielęcka, dlatego że Helena w jakimś czasie wstąpiła do zakonu. W tamtych czasach było tak, że kobieta, jak wstępowała do zakonu, zabierała z sobą przysługującą jej część posagu. Także swój posag zabrała do zakonu. W tym zakonie była bardzo krótko, nie spodobało jej się to. W każdym razie wróciła do Kawnic, ale już nie była właścicielką, już na łaskę siostry swojej Teresy. Stąd umowa między moim dziadkiem wtedy jedyną właścicielką Kawnic, czyli Teresą Mielecką. Tu jest zdjęcie z jakiejś uroczystości strażackiej. Po prawej stronie, tutaj ten mundurze, to jest mój dziadek. Jeszcze raz portret mojego dziadka. No nie sposób mówić o Kawnicach, bo o tym miejscu, w którym mieszkam, nie nawiązując do tego najbardziej znanego nazwiska z rodziny Mieleckich, czyli do nazwiska Kazimierza Mieleckiego. Kazimierz Mielecki był bratem Ludwika Mieleckiego, czyli jednego z ostatnich właścicieli Kawnic. Jego posiadłość mieściła się w okolicach Włocławka, w Nowej Wsi. Tu jest portret Kazimierza Mieleckiego. Pewnie wiecie, śledząc historię chociażby Stachego, na pewno też była mowa coś tak na temat Kazimierza Mieleckiego. Kazimierz Mielecki w każdym razie w okresie powstania styczniowego, czyli w 1863 roku, był głównodowodzącym wojsk, które utworzyły się na ziemiach mazowieckich, ziemi kaliskiej, także był głównodowodzącym w okresie powstania w tym rejonie. Wiele bitew pod jego dowództwem stoczono w okolicach Doliny, Kazimierza Biskupiego, Pątnowa, później tam Ignacewa. W każdym razie też właśnie już na usyłku powstania w jednym z takich potyczek z Rosjanami został ranny, postrzelony w kręgosłup, sparaliżowany, wkrótce potem po jakimś czasie zmarł i w wieku 26 lat został pochowany na cmentarzu w Łabiszynie. To są też okolice Włocławka, czyli tych ziem, z których ten odłam rodziny pochodził. Rodzina Mieleckich w Kawnicach kultywowała jego pamięć w zasobach, które pozostały po nich. To są właśnie fragmenty różnych wspomnień. Jest widocznie ktoś w tamtym czasie zwiedzał Lwów, bo stamtąd przywiózł właśnie fotografię czy kopię portretu Mieleckiego, jak również pomnik poświęcony powstańcom.
1963 roku, na której do tablicy jest informacja, że jest również wyryte nazwisko Kazimierza Mieleckiego, jednego z głównodowodzących w okresie powstania styczniowego. Salomea Mielecka z Bągowskich była żoną Kazimierza Mieleckiego, zamieszkiwała też właśnie miejscowość Nowa Wieś w okolicach Włocławka. No, z zasobów, które pozostały w Starym Dworku, jest kilka z postaci, które chociaż możemy wyczytać na pomniku, na grobowcu, który znajduje się na naszym cmentarzu w Karnicach. Jest tam Ludwik Mielecki, Maria Mielecka, jego żona, Witold, Stanisław, jego dzieci i dwie, Teresa i Helena, o których wspomniałem. Wszyscy zmarli bezpodobnie, stąd ród Mieleckich nie został przedłużony tutaj w Karnicach. Wśród również tych starych zdjęć, które są, jest, to chyba niezbyt prawidłowo, podpisałem, że to jest takie też zdjęcie, w którym autor kilku książek o tych ziemiach, o okolicach tutaj nam bliskich, taki pan Jacek Wojciechowski opisał tego pana, który tu siedzi na werandzie, rozpoznał, czy ocenił, że jest to brat Henryka Wieniawskiego, znanego kompozytora. Ten, nie wiem, czy jest to prawdą, mam troszeczkę wątpliwości, no ale tak to zostało określone. W każdym razie Julian Wieniawski brał też czynny udział w powstaniu styczniowym radnego Kazimierza Mieleckiego podczas właśnie tych potyczek, gdzie został ranny, on sprowadził do rodzinnej miejscowości. Julian Wieniawski też zostawił bardzo piękne pamiętniki, takie dwutomowe, gdzie wspomina o właścicielach okolicznych dworów i też nazwisko właśnie tutaj Jelanskich się wielokrotnie pojawia. Wieniawski był właścicielem dóbr w Malińcu, między innymi tutaj wspomina. Tak, prawdę. Bardziej kojarzę to z Kileckimi, bo Kileckimi, tak. Nie, ale dlatego, że ten moment, że on tam w tym Malińcu przebywał. Tego wątku nie jestem pewien, czy to jest prawidłowo też, bo nie było żadnych podpisów pod tymi zdjęciami. Tak to ocenił właśnie autor kilku książek na temat posiadłości wąskich w okolicach Konina. No i być może znacie, to jest fotografia już współcześnie przeze mnie zrobiona, właśnie mówię o tych nazwiskach, które wcześniej pokazywałem, między innymi Ludwik Mieleński. Jeden z ostatnich właścicieli tych kawy. Czyli ten, którego na zdjęciu widzieliśmy, ten, to jego płyta nagrobna. Generalnie ten, większość, ten cmentarz został przeniesiony, nie wiem jak w latach, ale przed wojną został przeniesiony zupełnie innego miejsca. Te płyty nagrobne, które są oparte, kiedyś były cztery, teraz są dwie, na których między innymi jest ten Eustachy Chmielnicki, one były na tym poprzednim cmentarzu, obecnie to jest część Karnic zabudowana już. Zostały przeniesione z tamtego cmentarza i one były tak oparte, to nie jest element tego grobowca, to są elementy przeniesione z tamtego cmentarza. Ale czy ten cmentarz poprzedni się zajmuje? Jest taka część Karnic, która nazywana tak, potocznie jest wydartą, to jest tutaj, gdzie nie wiem, sklep Jarząbka, tutaj jest ta część, kiedyś był, ja pamiętam z dzieciństwa, to był tam zupełnie niezabudowany, to był teren właśnie po pokój cmentarzu, dlatego tam drugi czas się nie budował na tym. Potem właśnie zaczęli się ludzie zabudowywać jakoś ten teren, dostali zgody na budowę tam, jak dzisiaj tak się potocznie o tej części Karnic mówi, jako wydarta taka, no nieoficjalna oczywiście. A proszę mi powiedzieć jeszcze tak się uszczegółowić z tym cmentarzem, bo to też fajna rzecz, o której nie miałam pojęcia, nie wiem czy wy wiedzieliście. Czyli rozumiem, że te nagrobki, te wszystkie, nie wiem, przeniesione z tamtej części tutaj na ten cmentarz. Tak. Była ekskluzja, nawet takie opowieści, jak to pani Teresa Mielecka gdzieś tam w grobowcu czy w grobach tych swoich
kijkiem tam przebierała jakieś tam poszczególności, jeszcze jakieś pierścionki, coś takiego jeszcze tam można było znaleźć, ale to takie opowieści starsze ludzi, że coś takiego było. Natomiast te płyty, które są oparte o grobowiec, mówię, były kiedyś jeszcze z przodu dwie takie same płyty, one zostały prawdopodobnie w momencie dobudowania ołtarza do grobowca zostały zniszczone, prawdopodobnie wrzucone tam w podstawę tego ołtarza. Mamy podejrzenie, do kogo były te płyty? Kto, czyje nazwiska wymieniono? Przyznam się, że być może gdzieś tam w jakichś starych zdjęciach coś tam jeszcze bym znalazł, ale nie pamiętam tego. A też nie interesowałem się w tym czasie aż tak bardzo, żeby to zapamiętywać, szczerze mówiąc, ale być może gdzieś w jakichś starych zdjęciach jest to jeszcze do odszukania. Czyli proszę powiedzieć, przeniesienie cmentarza było między pierwszą a drugą wojną? Chyba tak. Lata 20, 30, nie wiemy. Moja mama wspomina o czymś takim, więc musiały to być lata 20, czyli koniec lat 20, początek 30. Gdzieś raczej na przełomie lat 20 i 30 ubiegłego roku. I teraz już wrócę do tej części historii, w której właścicielami była moja rodzina, czyli to jeszcze zdjęcie z przed II wojny światowej, zwróćcie uwagę, stoi kościół murowany, który to w czasie wojny Niemcy rozebrali do praktycznie cegła potrzebna była na jakieś budowle, także ten ołtarz został rozebrany, kościół został rozebrany, wywieziony ze starego łazienki. I już widzimy na tym zdjęciu, to mogły być lata, nie wiem, 30, w zasadzie to tuż przed wojną. Bo ojciec, myślę nawet 38-39 rok, ojciec w tym czasie chodził do szkoły ogrodniczej w Warszawie i to tak widzę, że to pewnie uniform, który nosił w tym czasie. Czyli już z tego zdjęcia widzimy, że ten dworek już w tamtym czasie już się coś z dachem działo, bo widać jakieś takie tutaj zarysowane, zachwiane. Także to jest jedno z niewielu zdjęć zrobionych przed wojną. Jeszcze inny rzut już z innej perspektywy, też na kościół, dworek się tutaj chowa w zieleni, tutaj jakoś tak wystaje dach. Tak powiem przy okazji, że ten teren, park i dworek, ale właściwie to park, został w 1948 roku wpisany na listę zabytków. Bardziej z powodu ogromnych wiązów, które wtedy w tym parku wiązły, niż z faktu samego dworu, bo dworek nie stanowił ten obiekt chroniony, ale był wtedy park, po tym parku już też właściwie nic nie zostało, może coś na ten temat też później powiem. W każdym razie to też jedno z przedwojennych zdjęć. Tutaj ten po prawej stronie, to jest mój ojciec właśnie o tym uniformie, który wspomniałem, to były takie spodnie z zieloną naszywką, był to mundurek szkolny szkoły ogrodniczej w Warszawie. Także to musiało być na krótko przed II wojną światową, bowiem ojciec zdążył tam dwie klasy chyba zaliczyć i wybuchła wojna, także nawet nie dokończył tej szkoły. A czy dziadek też był ogrodnikiem? Dziadek był ogrodnikiem, właśnie, to jak już... Tak. Dziadek był ogrodnikiem, nie. Dziadek generalnie pochodzi z rejonu Gór Grubieckiej, czyli tam z tych powo-sadowniczych rejonowych, okolice Warszawy, Białorawska, gdzieś powiedzmy te okolice, w jaki sposób znalazł się w Malincu, był ogrodnikiem u Chwileckich właśnie w Malincu. I stamtąd przewędrował do Karniec. A to może mnie się pomyliło, może gdzieś u nas i też był częstym gościem. Tak, to może być, tak. Rodzina Chwileckich to był jeden z ważniejszych rodów Wielkopolski. Bardzo możliwe, że również tam często gości. Tak. Jeszcze jedno zdjęcie z tych przedwojennych czasów. Jakieś przedstawienie, nie wiem, mama bardziej to, ponieważ byli w grupie tych dzieci tańczących, gdzieś tam też moja mama jest. To mógł być rok, też lata 30, nie wiem, drugi, trzeci rok, jakoś tak. Proszę, zwróćcie uwagę jeszcze, że ta droga, która przebiega tak jakby na wprost, ona w tamtych czasach zupełnie inaczej przebiegała. Ta stodoła, ten budynek tutaj, który tu widzimy na tym zdjęciu, on by, gdyby miał stać, to by stał dokładnie na środku obecnie, powiedzmy, szosy prowadzącej do Poznania. To dopiero po wojnie zostało, dziadkowi to odebrano, wybudowano szosę, zasypano stawy, w każdym razie to zupełnie inaczej wyglądało w tych czasach przedwojennych. To był fragment
fragmenty tego ogrodzenia są? Te fragmenty, tak. To do dziś jest już zrujnowane, no bo to już tyle lat minęło, że to jest zrujnowane, ale też jest na liście zabytków. Gdybym chciał teraz to zmienić, to muszę uzyskać zgodę na uzyskanie tego. To już się troszeczkę sypie. Prędzej czy później pewnie taką zgodę uzyskam i zrobię coś, co będzie rzeczywiście ogrodzeniem. Natomiast póki co przynajmniej ta część główna w bramie jest, no, fragmenty są zachowane. Tak. To już kilka razy było rozbite, bo tam były wypadki samochodowe, gdzie samochody się zatrzymywały na tych słupach, więc to jest takie troszeczkę już zniszczone. I teraz już przechodzę do tej historii powojennej. Tu w pewnym momencie dziadek będąc dzierżawcą tego dworku, no, zmienił pokrycie dachowe. Widzimy, jest część cegły jaśniejszej, część cegły jest ciemniejsza. To krótko po remoncie tego dachu, ponieważ już w tamtym czasie ten dworek ulegał jakiejś tam dewastacji. Krąg do dzisiaj istniejący, wprawdzie taki charakterystyczny, ponieważ te drzewka, wtedy na tym zdjęciu pewnie już 50-letnie, może jeszcze starsze, było tak, że połowa tych głogów, bo to były głogi, prawa strona były różowe, czyli właściwie no, na miasto czerwonego, lewa, białe głogi były, także były to jak flaga, tak. Różowo-czerwone, nie było czerwonych głogów pewnie wtedy, to były takie różowo-czerwone, a po lewej stronie też w ramach jakichś takich akcentów patriotycznych. To już zdjęcie zrobione przeze mnie niedaleko stawu, który dzisiaj tam jeszcze możemy, rosły bardzo wysokie świerki. Ja się na ten świerk gdzieś tam wracałem. Aparatem samych czasów, zmieną zrobiłem to zdjęcie. Widać właśnie tu już kolejne dewastacje. To znaczy generalnie ten dwór wybudowany został, no taki system chyba budowania był. Nie było tam fundamentu, układu fundamentowej. Były położone ogromne głazy, na których położono mur. No wiadomo było, że to się prędzej czy później zacznie rysować, sypać. No i tak też się stało. Ten dworek w końcu doszedł do takiej ruiny, że już nie było sensu tego ratować, po prostu trzeba było zrobić to, co się wydarzyło. Też przeze mnie zrobione jedno zdjęcie, jeszcze te drzewka, te drzewa, które rosną tam, takie duże drzewa, to są fragmenty właśnie tego parku wiązowego. Co do wiązów, no, też powiem, gdzieś tam w latach 60. zawieziona z Ameryki została do Europy choroba, która w miejscu, gdzie ją po raz pierwszy stwierdzono w Holandii, nazwana została holenderską chorobą wiązów. W ciągu kilku lat praktycznie wiązy w całej Europie w 90% zostały zniszczone, bo to bardzo szybko postępowało. Taki też los wydarzył się tutaj w tym. Dosłownie na przestrzeni kilku lat wszystko uschło, trzeba było to wyciąć, bo zagrażało bezpieczeństwu i drogi i mieszkańcom. Na tym miejscu wyrosły następne wiązy, bardzo gęsto te wiązy już jadły. Sytuacja się powtórzyła znowu, zostało opanowane przez tą chorobę. Ja to widziałem, dzisiaj rosną już pojedyncze drzewka, ale też dorastają do średnicy takie, ponieważ ta choroba jest przenoszona przez korniki. Jak dorastają do średnicy, gdzie te korniki już mają co szukać za korą, znowu się historia powtarza, znowu te wiązy po prostu umierają. To już bardziej współcześnie zrobione zdjęcie, tak w takiej, no, już w technice bardziej współczesnej, kolorowej, także to już bardziej żywo wygląda. W książce, którą napisał pan Jacek Wojciechowski, to zdjęcie zostało źle zinterpretowane. Akurat wszystkie te osoby znam. Pan Jacek Wojciechowski ocenił, że ten pan, który tu jest, to jest Mieczysław Becker, konstruktor pojazdu księżycowego, co nie jest prawdą, to jest Marek Gadzinowski, ojciec znanego lekarza Janusza Gadzinowskiego, mojego kuzyna, który dwie kadencje był lektorem Akademii Medycznej w Poznaniu. Nadal tam zresztą pracuje. Nie wiem, na ile znany pan jest nazwisko Mariusza Beckera. Ten chłopczyk tutaj to jest pan Mariusz Becker, obecnie uczący, nie wiem, 20 lat. Tak. To jest mąż pani Aurelii. Mąż pani Aurelii. Taki malutki, zobaczcie. Mąż pani Aurelii. Tak. Ta weranda czy dwór w tych czasach, kiedy nie było telewizji, radio właściwie tylko nieliczne, osobiście nie był telefon gdzieś tam wręcz, ale nie są rzeczy.
było miejscem, gdzie, to znaczy wtedy, że kwitło życie towarzyskie. Ludzie mieszkający, czy młodzież mieszkająca na tym terenie organizowała wiele pokazów, spektakli, przedstawień i to jest właśnie jedno z zdjęć po jakimś tam przedstawieniu, nie wiem dokładnie, ten stojący z tyłu tam, ten tam, to jest mój dziadek właśnie. Tutaj drugi mój dziadek, którego nie miałem szczęścia poznać, bo zmarł przed moim urodzeniem. Tu właśnie jest kolejne zdjęcie z jakiejś tam sztuki, którą wystawiono na schodach, na werandzie tego dworku. Znowu tu sporo osób jeszcze pamiętam, to jest mój ojciec, wujek jeden, drugi wujek. Gdzieś tutaj, no pewnie wiele osób, no wy już chyba nie macie szans, ale wasi rodzice, dziadkowie na pewno tu sporo znajomych osób poznali. Może nawet któryś z waszych dziadków, albo babci tu jest, jak młodzi ludzie, słuchajcie. Kolejne takie zdjęcie, znowu moja mama, mój ojciec, mój wujek krzesny zresztą, ciocia, także druga ciocia, no i wiele osób tu z Gawnic, mnie znanych, tak pani Zborowska, nie wiem czy historii, nauczycielka tak, szkoły podstawowej. Która to jest, proszę pokazać, pani Zborowska. Tak. Też mi klub jest obok, niedaleko właściwie tego nadrobka miała Mieleckiego. Zresztą zaraz po wojnie, też błędnie w tej książce, o którą tam wspominam, pan Wojciechowski napisał, że siostry Mieleckie mieszkały w małym domku, bo to nie jest prawdą, w małym domku ogrodnika, to też nie jest do końca prawdą, to była kiedyś kasa dworska, mieszkali właśnie moi dziadkowie. Natomiast panny Mieleckie do końca swojego życia, w zasadzie do II wojny światowej, mieszkały we dworze. I Teresa zmarła właśnie zaraz na początku wojny, bo zresztą jak wojna się zaczęła, weszli Niemcy, osadzili takiego Gabrela, który mieszkał we dworze. On pozwolił, wtedy właśnie zmarła dziedziczka, czyli Teresa Mieleńska. Helena Mieleńska jeszcze długie lata po wojnie dopiero zmarła. Pozwolił jej ten Gabler, Niemiec, pozwolił jej mieszkać we dworze. Natomiast potem, jak Gabler został zaciągnięty do wojska, na jego miejsce przyszedł jakiś Volksdeutsch, chyba Lewandowski nazwisko jego było. On wysiedlił tą drugą Helenę Mieleńską do sąsiadów na ludzi niedaleko. O, i kolejne takie zdjęcie z jakiegoś właśnie przedstawienia. No to właśnie ten domek już też praktycznie nie istnieje, jakiś tam reszta się dostała. To był dom, w którym zamieszkali moi dziadkowie po przyprowadzeniu się do Katnic. Mylnie w tej książce określony jako dom, w którym mieszkały panny Mieleńskie. A proszę powiedzieć, to jest na terenie tej pana posesji, ten dom? Tak. To jest tu na wprost tego nowego domu rodziców praktycznie. Bo ja już to rozebrałem, tylko mały fragment tego zostało. No to rzut, też zdjęcie robione przeze mnie. Rzut to gdzieś lata 60. Zwierzę kościoła, tak? Zwierzę kościoła. I proszę zwrócić uwagę, w tamtym czasie były to stawy rybne i to razem było około 5 hektarów tych stawów. Wtedy to typowo karpiowe stawy płytkie, zasilane wodą z płynącej tam strugi karnickiej. To później, jak kopalnie odsączyły ten teren, wody zaczęło brakować, ojciec to zostawił, to zarosło. Ja to odnowiłem, ale już w innej formie, wykopałem w tym miejscu dwa stawy, ale już takie głębokie, które właściwie stanowią zbiorniki retencyjne, czyli celem tych stawów jest gromadzenie wody. No, oczywiście też tam są, ale już nie ma połączenia z tą rzeczką, która tam obudowała. I to, co mówiłem, że ta droga obecnie prowadząca, tak jak widać ze zdjęcia. Ona kiedyś zupełnie inaczej przebiegała. To jest właśnie fragment, ta część, to jest fragment stawu. On w dawnych czasach był też takim prostokątem. Został zasypany jakieś tam jeszcze oczko po drugiej stronie tego stawu. Natomiast w tych czasach wcześniejszych droga przebiegała, biegła do Kawnic, zakręcała do koło kościoła, tak że to była taka deska, zupełnie inaczej to wyglądała. No bo jeszcze sobie to jest droga do Dominu. Teraz. Zupełnie inne miejsce, nie? Jak się zmieniło. Nie poznaliście. No i wrócę do mojego dziadka. Dziadek był tutaj społecznikiem tych miejsc. Kilka zdjęć, które się zachowały, takich troszeczkę zniszczone, tu gdzieś w jakimś mieście, nie? Tu też przed bokiem Karnicach. Tu zdjęcie z ślubne mojego dziadka i babci. Dziadek był pięciu uczniów. Służył w
Piłsudskiego. Był w oddziałach. W oddziałach w czasie... Przepraszam, bo byłem zależny za moją głowę. Trenuj się, jak coś się zadzieje, to proszę daj znać. Czy już możemy? Dobrze. Bardzo kultywował pamięć o, czy był wierny Piłsudskiemu, czy w 1935 roku, kiedy Piłsudski zmarł na terenie, na tle wodku, była warta honorowa na tle portretu Piłsudskiego. Także bardzo sobie dziadek cenił święto 15 lipca, bardzo kultywował tą tradycję. A w czasach powojennych, zaraz po wojnie, został pierwszym wójtem gminy Golina i on już po wojnie organizował całe życie polityczne, gospodarcze Goliny. Również wiele zrobił dla kawnic, dzięki jego staraniom wybudowana została remiza strażacka. Jest właśnie zdjęcie z oddania tej remizy, to jest ten klęczący tutaj właśnie w pełni, to jest mój dziadek tutaj z kolei. Z kolei zdjęcie z czasu budowy kościoła, po tym rozebranym kościele, krótko po wojnie został postawiony, to pewnie być może słyszeliście, drewniany morzewiowy kościół, który praktycznie wkrótce po zakończeniu budowy, Piotr uderzył, ten piękny drewniany kościółek spalił się i w latach 50. rozpoczęła się budowa tego obecnego kościoła, jeszcze widzimy pozbawionego kopuły, także wśród tych osób tu jest komitet budowy kościoła, wśród nich ten pan to jest właśnie mój dziadek. Gdzieś tam trochę różnych artykułów się, tu wspomnienia z kolei mojego ojca, o tym właśnie też wspominam, że w 2026 roku przeprowadzili się tutaj takie tam drobne szczegóły. Troszkę też opowiada, że pamięta to, troszeczkę trochę nie wierzę, że tak ma jest przekazy bardzo starych ludzi. Wynikało, że przed tym dworem, że przed tym dworkiem był pokazywany, był jeszcze inny, co jest bardzo prawdopodobne, bo ja zostawiłem piwnicę tego dworku i jest tak faktycznie, że pewien fragment to są jakby podwójne fundamenty czy podwójne mury, więc coś tam musiało być wcześniej z tych opowieści, że to było dużo większe, że ogromne salony, do których można było powozem wjeżdżać, czy to prawda, czy tylko takie różne przekazy, nie wiem, ale takie rzeczy słyszałem. W każdym razie Mielęcy kiedyś byli właścicielem bardzo, bardzo dużych posiadłości ziemskich. Tutaj ojciec w tym wywiadzie podaje, że to mogło być nawet około 10 tysięcy hektarów. Te ich włości łączyły się z majątkiem sąsiadów, czyli z Mańkowskimi, z Kazimierza Biskupiego. Potem w drodze parcelacji w 1916 roku te ich zasoby zostały okrojone praktycznie do tego, co jest dzisiaj moją własnością, czyli do około 37 hektarów. Było szereg ciekawych, wspomniałem, że oczywiście nie było tam centralnego ogrzewania, było piecami, tu jest jeden z takich okazałych pieców w pomieszczeniu niezamieszkiwanym. Zwieńczenie jednego z pieców. Te pomieszczenia były bardzo wysokie, tu też są dość wysokie klasy, ale tam jeszcze co najmniej z pół metra wyżej, bo tak jak sięgam pamięcią, także w porównaniu do tego, co się dzisiaj buduje, do tej wysokości standardowej, na 70, to jeszcze 1,5 metra trzeba było do tego dodać. Stąd dogrzewanie takich pomieszczeń było bardzo uciążliwe. Mieszkali w okresie zimy, to się wiązało rano, było trudno zmuszkać dogrzewać, bo było tak zimno. Stąd ta decyzja ojca w jakimś czasie, że no nie ma sensu tego remontować, trzeba wybudować dom od podstaw nowy. No i z chwilą, gdy dom został opuszczony, no to już resztę się działo samo, po prostu z roku na rok to ulegało dewastacji. To na krótko przed już moimi działaniami z chwilą uzyskałem zgodę konserwatora na rozbiórkę tego, oczyściłem to do oka, no i zabrałem się do takiej mozolnej praktycznie większości we własnym zakresie to zrobiłem. Tu pokazuję zniszczenia tego dworku wewnątrz. Tu już rozbiórka. Wspomniano o tych dwóch pannach mieleckich, Teresie, bardzo takiej wspomnianej, bardzo miłej, takiej wylewnej, która
idąc do sklepu, akurat moja mama mieszka w sklepie, który w tamtym czasie istniał, całowała po drodze wszystkie napotkane dzieci, w odróżnieniu od swojej siostry Heleny, która była bardzo władcza, wręcz arogancka, jakoś nie bardzo się ze sobą zgodziły do tego stopnia, że do tego dużego dworu dobudowano jeszcze przybudówkę, w której mieszkała siostra Helena. I to jest już pokazany ten element tego budówki. To bardzo szkodziło, szczerze mówiąc, to były dworku, ale no tak to podobno było, że nie bardzo się mogły z tą dogadać, stąd się odseparowały do tego stopnia, że mieszkały w jakichś niezależnych pomieszczeniach. Otóż kolejne zdjęcia już z rozbiórki. Zaraz obok wybudowałem swój dom decyzją konserwatora, czy u podstaw zezwolenia na rozbiórkę tego starego dworu było to, że na miejscu powstanie również dom w tym dworku, stąd to co obok, no na szczęście nie musiałem się trzymać tych parametrów, to znaczy tej wielkości, wybudowałem znacznie mniejszy dom, ale musiał to być dom w tym dworku, stąd właśnie obok rośnie jest mój dom właśnie taki w stylu dworku. Proszę zwrócić uwagę, te tak zwane portki, nazywane, to był system kanałów prowadzących do piecy, które ten budynek odbudowywały. Tu już tylko mały fragment. Dom moich rodziców, właśnie to budował ojciec, żeby się móc wyprowadzić z tego domu, chciał wcześniej wybudować dom. Dzisiaj jest utytułowany, więc już to tutaj inaczej wygląda. Jeszcze troszkę zniszczenia. Ostatni moment już rozbiórki to taka ta część nad piwnicą. Tam w tym dworku były piwnice, wręcz takie lochy. Ja tą część zostawiłem, tam w dalszym ciągu te pomieszczenia piwnicze są, tak z takimi populacyjnymi tymi zniszczeniami. U góry teraz jest skarbniak obsadzony różnymi roślinami, krzewami skalnymi, a wewnątrz jest pomieszczenie, które jakby wygląda troszkę więcej czasu na emeryturę, że mam zamiar też tam rzeczy odnowić. Może by to było pomieszczenie, które będzie można sobie chociażby latem pójść posiedzieć w chłodzie. Dzisiaj to jest między innymi, tam jest hydrofort, jest kotłownia, która zasila mój dom i ten drugi dom, w którym mieszka moja mama. Obok dworku, jak zresztą to pozwyczajem, że obok dworku w tamtym czasie był stawem, to jest ten staw, tutaj jadąc od Konina przed moim domem. Myślę, że tutaj jestem praktycznie w tamtych czasach, całe wakacje, całe lato, od rana do wieczora przesiedliśmy w tym stawie. Nie strasznie nam było woda po kolana, po prostu była woda, to się w niej kąpaliśmy. Dzisiaj już pewnie nie z wielu chętnych z Was nie byłoby, żeby do takiej wody wejść. O, i to jest ten domek, który ja zbudowałem z karabinem obok. No, to już bardziej taki sceny zimowej. I na koniec chciałem zupełnie zmienić temat. Punktem wyjścia była postać Eustachego Chemickiego, oficera wojsk polskich w okresie napoleońskim. Chciałem nawiązać do innej miejscowości. Też gdzie do dziś spoczywa, jest grobowiec z ciałem generała Henryka Noworskiego, tego, o którym mówią słowa naszego hymnu narodowego. To jest Winna Góra. Ja tam pracowałem 17 lat. Tutaj jest, no to między innymi ja jestem na tym zdjęciu, portret właśnie generała Noworskiego. A to, że Winna Góra nie uległa zniszczeniu, zasługą jest. Za tym stał profesor Węgorek, wieloletni dyrektor Instytutu Ochrony Roślin, wcześniej w tej kadencji był dyrektorem Wyższej Szkoły Rolniczej. W każdym razie profesor otrzymał zadanie stworzenie Instytutu Ochrony Roślin. W tym czasie, kiedy stopka ziemniaczana stała się ogromnym problemem w Polsce, stworzono najpierw pracownię, która miała się zajmować zwalczaniem stopki ziemniaczanej. Potem z tego powstał już instytut. Od początku tą jednostkę tworzył profesor Węgorek. Też w pewnym momencie, w 1966 roku, była potrzeba poszukania miejsca na zakład doświadczalny tego instytutu i właśnie profesor Węgorek wybrał Winną Górę na ten zakład doświadczalny, żeby nie ogromne pieniądze, które w tamtym czasie zostały włożone w remont bardzo też już zniszczonego dworku, niewiele z niego dzisiaj zostało. Także dzięki
może bym już tam szczegółowo wchodził, bo też cała historia wyboru tego dworku, to być może gdzieś tam jeszcze kiedyś będzie okazja, w każdym razie dwór do dzisiaj istnieje w pięknej trasie. To są zdjęcia jeszcze zrobione przeze mnie. Ja tam pracowałem przez kilkanaście lat, mieszkałem nawet kilka lat w tym dworze. Gdzieś tam miałem swój gabinet, także no, znam tą miejscowość, historię tej miejscowości bardziej pewnie niż historię kawy, więc na tym, że miałbym do powiedzenia, zachęcam, jeśli takie kółko historyczne jest, żeby pojechać w tamte strony, po drodze jest mnóstwo ciekawych miejsc, chociażby w Kołaczkowie, w pole Reymonta, gdzieś tam jest muzeum Adama Mickiewicza w Świnoujściu, to jest także, to jest taka piękna trasa, gdzie można mnóstwo takich ciekawych miejsc zobaczyć. To jest zdjęcie zrobione przeze mnie, to jest zdjęcie już współcześnie zrobione, ten dworek dwar w jakimś momencie odkupił od instytutu pan Hibner, to był kiedyś właściciel dużych zakładów ceramiki sanitarnej w Środzie Wielkopolskiej, ponieważ w tym momencie on to sprzedał za całe 12 milionów złotych, odkupił od niego ten pałac i cały 6-hektarowy park. Marszałek województwa i w tym to pałacyku tworzony jest obecnie Muzeum Hymnu Narodowego. Dlatego zachęcam, żeby w przyszłości również nam się wybrać. I to pewnie będzie mój ostatni slajd, resztę zostawiamy na Wasze pytania, jeśli macie jakieś takie. I potrafię odpowiedzieć, bo będzie zadać pytaniami, a czy Pani potrafi odpowiedzieć, to inna rzecz. Słuchajcie, nie zadam wszystkich, które sobie wymyśliliście, ponieważ Pan w swojej prezentacji tak właściwie na 90% pytań to powiedział, więc nie będziemy się powtarzać. W związku z tym zerknijcie, moi drodzy, czy jest coś, a być może się coś nasunęło na bieżąco, w trakcie, kiedy słuchaliście. To co chcielibyście zapytać? Bardzo proszę. To nie jest tajemnicą, to ile kosztował majątek Mierencki? Czy pozostały akty notarialne potwierdzające za duże? To tam pokazuje. Tak, gdzieś w jakimś miejscu było, nie wiem, 60, no nie można to z dzisiejszymi pieniędzmi porównywać, bo to były rzeczy nieporównywalne. Więc gdzieś tam była taka kwota wymieniona, aczkolwiek trudno porównać to dzisiaj do czegokolwiek. Generalnie była to dzierżawa, to nie było zakup, nie wiem jak to się dalej poczuło, ja ważnie na tym dokumencie, który gdzieś tam w zasobach jest, więc jak to dalej po 1935 roku było, nie wiem, bo już takiego dokumentu nie znalazłem, żeby jeszcze dalej to się. Ale ja zapytałam tak. Pani coś, bo po wojnie nie dokonała kancelacji, to nie przez komunistów, wydało się to jakieś cudownie. No, to znaczy te 30 hektarów, no to z tego zostało utworzone gospodarstwo, ponieważ w ramach tych 30 hektarów tylko nawet nie połowa stanowiły grunty rolne, reszta to ten stawy roszyny. Dzisiaj to jest blisko 15 hektarów tych drzew, które stanowią to gospodarstwo, także no jakoś nie. Natomiast zniszczenia, bardzo duże zniszczenia nastąpiły w samym dworze w okresie, kiedy w okresie wyzwalania terenów, kiedy Armia Radziecka w to weszła, bo to tam były piękne meble, piękne kredensy. Podobno to Rosjanie dokonali tych zniszczeń, to było mocno zniszczone, praktycznie no część ocalała, większość te zbiory po tych zdjęciach, które mówię, są obecnie w rękach mojej siostry. Ona również zabrała część mebli, tam u niektórych zdjęciach, pan Zieleński siedzą, te meble, te fotele do dziś są akurat z mojej siostry. Także ze wspomnień rodziców to większych zniszczeń dworu dokonali Rosjanie wchodząc, wyzwalając te tereny niż Niemcy, którzy okupowali ten dworek czy to gospodarstwo. To znaczy ja już się urodziłem w czasach komunistycznych, więc z tego etapu przechodzenia na ten ustrój komunistyczny ja tutaj nie analizuję tego jako dziecko, też będąc dzieckiem to się inaczej postrzegało, propaganda tamtych czasów to zupełnie inaczej to przedstawiała, więc trudno się odnieść do tego, co najczęściej z opowieści, czy z tej historii, którą znam, na przykład wspomniałem o
Piłsudski, mój dziadek był Piłsudczykiem, czyli zwolennikiem Piłsudskiego. Piłsudskiego historia ruszy tych czasów komunistycznych nazywała Piłsudskiego, Piłsudskiego jak miejska, dopiero po zmianach politycznych, które nastąpiły, jest dzisiaj postacią, której no, przynależy stosowny honor bohatera narodowego. Także tyle mogę powiedzieć. Natomiast sam osobiście, no, powiedzmy tego nie dotknąłem, mogę tylko powiedzieć, że dziadek mój właśnie w tych czasach, w pierwszych latach przechodzenia PRL-u były tak zwane przymusowe zostawy. Dziadek się z tych nie wywiązywał, więc jakieś tam kilka miesięcy spędził w areszcie, bo tak to było, jak rolnik miał nakazane, że musi tam ileś ton zboża odstawić, a nie odstawił, no to po prostu go zabierano i zamykano. Mój dziadek kilka miesięcy spędził w areszcie. Także no to takie to czasy były. Ludzie się cieszyli, bo po latach niewoli, no to na pewno była mimo wszystko wolność jakaś tam. Po czasach to widzimy inaczej, że ta wolność nie była taką wolnością, jaką by można było sobie wymarzyć, no ale były to już inne czasy. Z różnej perspektywy to też różnie wyglądało. W mojej rodzinie na przykład, zarówno ze strony mojej, jak i żony, są ofiary zbrodni katyńskiej. Także w każdej rodzinie prawie gdzieś tam, powiedzmy, jakaś tak... Ale do dzisiaj dopiero o tym otwarcie mówimy, nazywamy to po imieniu. W tamtych czasach było cichoszami, można było o takich rzeczach w ogóle mówić. Ten przekaz był bardzo ograniczony. Jak ktoś sam nie dociekał, no to tak wprost się nie dowiedział o tych czasach. Tak, nie było to takie proste, jak to dzisiaj się wydaje. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy istniały w przeszłości jakieś działania władz lokalnych bądź mieszkańców Kamienic zmierzające do upamiętnienia Eustacha Ochockiego? Chyba nie. Przyznam się, że ja też no, aż tak nie wgłębiałem się w te nazwiska, które na grobowcu są i właściwie o tej historii Eustacha Ochockiego dowiedziałem się relatywnie nie tak dawno. To znaczy z chwilą, gdy pan Jacek Wojciechowski zgłosił się do mnie, bo nie wspomniałem jeszcze o tym, ale ten grobowiec w pewnym momencie tam otoczony dużymi drzewami, gdzieś w czasie jakiejś zawieruchy oderwał się pomar i rozbił krzyż zwieńczający ten grobowiec. Ja ten krzyż tak intuicyjnie zabrałem w wielu częściach do domu, gdzieś go tam trzymałem. W międzyczasie na to miejsce już tam zamontowano jakiś taki, możliwie najprostszy krzyż, żeby coś było. I w tym czasie zgłosił się do mnie pan Jacek Wojciechowski, autor wielu książek o tym terenie. I on znów dał ten impuls. Między innymi ja się dopiero od niego właściwie dowiedziałem o historii Eustacha Ochockiego. Także nie, w czasach, kiedy byłem uczniem, kiedy generalnie nie wiedziałem, nie znałem tego wątku, mimo że czasy napoleońskie z racji Winnej Góry generała Dąbrowskiego były mi bliskie, to nigdy nie skojarzyłem ich z Karnicami. Jeszcze znowu myślę, wymyślałem, ile miał Pan lat, kiedy już wprowadzono ten nakaz tych kaletek na żywność, na przykład kaleteczkę na mąkę, czy na inne produkty spożywcze i nie tylko spożywcze, ile miał Pan? No to już byłem człowiekiem dorosłym, miałem już swoją rodzinę, to były właśnie czasy, kiedy pracowałem w Winnej Górze, którą tam na końcu pokazywałem, także to już miałem 20 kilka lat, doskonale na ten czas. W jaki sposób w Pana ręce dostał się ten album ze zdjęciami, który na nim przesłał i czy próbowano kiedyś ustalić, kto na tych zdjęciach jest, tak? Pewnie rzeczy się pewnie nie da ustalić. Dość duży wkład to dokonam właśnie ten, ja udostępniłem wszystko to, co siostra mi... Z pamięci wiem, że było znacznie więcej tego, aczkolwiek no, jakoś nie było tak też... Nikt specjalnie o to nie dbał, to się gdzieś tam wałęsało, tak mówiąc, powiedzmy, pospolicie, po kątach w jakichś pustych pomieszczeniach. Pewnie się dużo część gdzieś tam pogubiło. Resztę tych zbiorów zabrała siostra, która tam... Były opisy do tego, także to fragmenty zostały. Obawiam się, dzisiejsze techniki pozwalają gdzieś na bazie istniejących zdjęć w muzeach, czy gdzieś w zbiorach archiwalnych, pozwalają na zasadzie porównania elektronicznego, pozwalają na odtwarzanie. Być może z biegiem czasu będzie taka możliwość jeszcze lepsza niż jest obecnie. Pan Jacek Wojciechowski wiele z tych zdjęć właśnie opisał, identyfikując, nie wiem czy do końca prawidłowo czy nie, ale w każdym razie dość duży wkład w rozpoznanie tych osób wniósł pan Jacek Wojciechowski, architekt z Kolina, który taki pasjonuje się historią, pisze książki. Nie wiem, czy udało się to być? Jeszcze nie wyjechałem do Irlandii. Tak, czekam na nie.
tu jest informacja, że wysłane i czekam już drugi tydzień, myślałam, że będę miała, będziemy mogli sobie obejrzeć, ale na pewno dotrze książka, więc też poznacie książkę pana Wojciechowskiego o, no tutaj naszej lokalnej historii jakiejś ciekawostki. Proszę. Czy spotkał się pan z przejawami zainteresowania Eustachiego Chełmińskiego? Jeśli tak, to ktoś się nim zainteresował w jakim celu? Mówię, w tych czasach mojej dzieciństwa czy młodości zupełnie taka postać nie była dostrzegana. Ja się dopiero ze moim, można powiedzieć, 10 lat temu, kiedy pan Jacek Wojciechowski uświadomił, że jest to bohater czasów napoleońskich. Dopiero powiązałem to z tą wiedzą historyczną, którą znałem z okresu mojego bytowania w Innej Górze. Tak jeszcze wspomniałem tam o mańkowskich sąsiadach bileckich, czyli o majątku, który był w Kazimierzu biskupim. W tym Kazimierzu był przepiękny pałac, kopia praktycznie, zresztą na bazie tego samego projektu, kopia dworków Wilnowskiego. I to byli mańkowscy, byli też gałęzią mańkowskich. Córka drugiego małżeństwa, generała Henryka Dąbrowskiego, wyszła za mąż za Mańkowskiego.